thank <music> you To jest temat dnia. Piotr dzień dobry. Naszym gościem jest Jan Śpiewak, z Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Zatrzymania w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie to oznacza, że prokuratura skutecznie zaczęła działać? Tak, to oznacza, że prokuratura zaczęła skutecznie działać. Tutaj sąd orzekł o tymczasowym aresztowaniu pięciu osób, czyli musiał zobaczyć materiał dowodowy i musiał stwierdzić, że ten materiał dowodowy jest na tyle dobry, że uprawnia do tego, żeby te osoby zatrzymać w więc wielkie brawa dla warszawskiej prokuratury, bo wreszcie zaczyna coś się dziać w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Kilka miesięcy temu stowarzyszenie, jeszcze wtedy pod pana przewodnictwem Miasto jest Nasze, opublikowało słynną mapę mhm. prywatyzacyjną. Czy te osoby zatrzymane teraz, którym. Postawiono już zarzuty, tak. są na tej mapie? Są na tej mapie już osiem osób z tej mapy zostało aresztowane i zostało postawione im zarzuty, więc ogromna satysfakcja. To Marek M, jego syn, który został wypuszczony. Przez sąd, ale i jego adwokat no, tworzyli taki zespół bardzo agresywnych handlarzy roszczeń, którym wszystko się udawało, którzy przejmowali nieruchomości w najlepszych miejscach Warszawy. Mie to wskażmy chociaż na kilka tych miejsc. Plac zamkowy. Tam udało się Maciejowi M wybudować biurowiec z pogwałceniem prawa, zasad konserwatorskich. Wiza zamku królewskiego w jednym z najważniejszych. miejsc. senatorski mi i miodowy. Tak, w jednym z najważniejszych miejsc w Warszawie. Tam ok Okazało się, że razem z działką oddano Maciejowi M również fragment tunelu trasy WZ. To nie wszyscy państwo są z Warszawy, ale to jest jedna z ważniejszych tras tutaj łączących lewą stronę i prawą stronę. Bo trasa WZ Warszawy. przebiega pod tą działką. Tak, tak, tak? Więc, więc żeby mu to umożliwić, żeby to oddać, to też mu oddano wszystko, co się znajduje pod spodem pod tą A to działką. To znaczy, że on może tam bramki ustawić i opłatę tak, pobierać? Tak. Ale ja nie żartuję. Ja nie to żart... znaczy, żartujemy nie, czy nie, nie żartujemy? Nie, nie, nie żartujemy. On jest prywatnym właścicielem fragmentu tunelu. E, no, nie, niewiarygodne, no to, ale to pokazuje, jak bardzo szli mu na rękę urzędnicy Waszewskiego e, ratusza. E, ma dział, działka pod płacem. Kultury, również Podwieżowiec, działki na Powiślu, bardzo droga część Warszawy. No i Macie M. doprowadził do likwidacji, zlikwidowania gimnazjum na ulicy Twardej, jednego z najlepszych gimnazjów w Warszawie. I to dzisiaj się okazuje, że większość tych zwrotów, jeśli nie wszystkie te zwroty, to była jedna wielka lipa. Rozumiem, że działki takie jak ta przy Twardej można jeszcze... Być może odebrać. Tak, tak. No ale przy Placu Zamkowym stoi biurowiec. No tak, stoi Męcy biurowiec. Dalej. bardzo dobre pytanie: no co no dalej? No bo na tym polega cały dramat, tak? Że oddawano te nieruchomości i pozwalono na ich zabudowę i to miało ogromne konsekwencje i skutki prawne. I teraz to będzie bardzo, bardzo trudno odkręcić. O urzędnicy, którzy wydali decyzje pozytywne dotyczące działki przy Placu Zamkowym też są na mapie... No, Jakub R jest nawet w areszcie, to Jakub, Jakub R, R. To... wydawał decyzję, to był Zastanawca urzędnik... biura tak. gospodarowania i I on wydawał tę decyzję, no i gdzie w areszcie, więc po prostu gdzie się nie spojrzysz, tam, tam są ludzie albo w areszcie, albo mają zarzuty. No ja się zastanawiam, dlaczego szef biura gospodarowania nieruchomościami jeszcze nie ma zarzutów. Więc w każdym razie, no to te zatrzymania ostatnie... Też były szef, dodajmy. Były szef, tak, ale te, te ostatnie zatrzymania, zatrzymania, no pokazują, że śledztwo idzie do przodu e, i mam nadzieję, że to dopiero początek i kolejne osoby zostaną zatrzymane, ale e, no, widać, że tutaj e, no, to, coś się zmienia. To znaczy, że pogratuluje pan ministrowi Ziobrze. Tak, no, tutaj mogę pogratulować ministrowi Ziobrze z, z, czystym, z czystym sumieniem. E, no faktycznie e, śledczy wykonali swoją e, pracę domową e, no i mam nadzieję, że tak jak mówię, no, że to nie jest koniec, tylko będą następne zarzuty i przede wszystkim, że znajdą się osoby, przecież ktoś wydawał te decyzje, Ktoś wydawał te pozwolenia na budowę, to nie był jeden urzędnik, tych urzędników było na pewno więcej i Macie M nie mógłby działać bez parasola ochronnego e, urzędników warszawskiego ratusza no polityków platformy. Sk skoro Oteczkiej. mówimy o grupie przestępczej, czy nawet o mafii, to są y, kupcy, ro, handlarze roszczeniami, to są adwokaci, to są urzędnicy, to są także. Politycy? No politycy, no ministrowie wie pan, znaczy to są e, cały wielki układ, który za tym e, stał, tak? Te decyzje, które były wydawane... Ale Hanna Gronkiewicz-Wolc, która jest w centrum tej mapy mm -hmm. prywatyzacyjnej, cały czas przekonuje, że ma czyste ręce, że nie jest w tę aferę zaangażowana, że działała zgodnie z mechanizmami, z, z którymi mogła działać. No, e, Hanna gronkiewicz e, jako e, wydała jakby upoważnienie do wydawania tych e, nieruchomości, tylko jednemu urzędnikowi warszawskiego, Jakubowi ratusza, ratusza, e, jakub R. I teraz Jakub R. jest dwa reszcie. Myśmy wielokrotnie pytali panią Który prezydent. Który sam zresztą na rzecz własnej rodziny nieruchomości Tak, sam sobie de facto zwrócił kamienicę na e, Mokotowie e, Warszawskim. Myśmy wielokrotnie pytali Hannę Gronkiewicz-Walc, dlaczego utrzymuje taki stan rzeczy, tak nietransparentnie działa, dlaczego tylko on ma te upoważnienia, i pani prezydent nigdy nie raczyła nam odpowiedzieć. Ona przynajmniej od 2006 roku wiedziała, czym jest warszawska reprywatyzacja, bo w 2006 roku wyszła na jaw historia kamienicy Noakowskiego 16, gdzie sama rodzina pani prezydent zbogaciła się. No de facto ben, są beneficjentami przestępczej działalności e, gangu e, złodziei, więc sama doskonale musiała wiedzieć, że ten proceder jest e, patologiczny, korupcjogenny. Utrzymywała taką sytuację. I teraz Platforma Obywatelska nam stara się sprzedać taką narrację, która moim zdaniem jest obraźliwa dla pani prezydent. Ta narracja mówi pani prezydent jest figurantem, jest nie do końca inteligentna, że tak ujmę to eufemistycznie. A kto Nie, tak mówi? No. No, no tak mówi de facto platformowe jest prawda? No, no, mówią, wszyscy mówią, że ona nic nie wiedziała, że ona nic nie, nie widziała i tak dalej. Znaczy yy, no, to jest nieprawdopodobne. To oznacza, że jakby panią prezydent yy, jakby mówił o oni, że ona jest nierozgarnięta, że nie potrafi, że, nie, że była po prostu tutaj jakimś słupem w tym ratuszu. No ja takiej interpretacji nie przyznaję, bo moim zdaniem pani prezydent jest inteligentną, wyrachowaną osobą, która doskonale sobie zdawała sprawę, co się dzieje w Biurze Gospodarowania Nieruchomościami. I teraz pytanie jest tylko takie, czy brała w tym świadomie udział, czy tylko po prostu to tolerowała i patrzyła na to przez ręce, tak? I mam nadzieję, że śledztwo prokuratury to wykaże. Jak spojrzymy na lata od 1990 do 2016 roku rządów w Warszawie, rządy Marcina Święcickiego, Pawła Piskorskiego, Lecha Kaczyńskiego i później komisarycznych prezydentów i wreszcie Hanny Gronkiewicz-Walc, to rzeczywiście za czasów PO, przy czym Oczywiście Marcin Święcicki dzisiaj w PO Unia Wolności, Paweł Piskorski też y, miał różne przygody polityczne, ale jest to jeden obóz, to najwięcej tych nieruchomości zostało zwróconych. W czasach Lecha Kaczyńskiego to y, osłabło. No, zahamowało. Tak. Znaczy Lech Kaczyński tutaj y, no, próbował się bronić przed tym układem, prawda? Doszło do zwolnienia szefa Biura Gospodarowania Nieruchomościami, y, który przekazał wtedy w prywatne ręce 30 hektarów ogródków działkowych na y, Saski Kępie. Niewiarygodny szwindel, fikcyjnie zreaktywowana belgijska spółka, która nie miała żadnych uprawnień do tego, żeby te tereny przejąć, a mimo to ten szef Biura Gospodarowania Nieruchomościami za Lecha Kaczyńskiego to oddał. Jak Lech Kaczyński się o tym dowiedział, to go po prostu wywalił na zbity e, pysk. E, za czasów e, Piskorskiego, Święcickiego i Hanny gronkiewicz walc doszło do zdecydowanej większości e, zwrotów, w cudzysłowie, zwrotów tych e, nieruchomości. E, za Hanny gronkiewicz walc to zdecydowanie e, przyspieszyło i można wręcz powiedzieć, że w momencie, w którym e, Hanna G Władzy, no to ta puszka Pandory została już otwarta a, całkowicie. A dlaczego Marcina Święcickiego i Pawła Piskorskiego nie ma na tej mapie? Miasto jest nasze? nie e, to, są, to nie, znaczy, nie są, znaczy my moglibyśmy tam umieścić naprawdę bardzo wielu polityków i naprawdę bardzo wiele znanych postaci. W... Przecież zaznaczam, że nie stawiam w tym programie zarzutu, ja tak, tylko pytam. Znaczy, my wiemy o wielu nieprawidłowościach i wiemy o wielu nielegalnych zwrotach, które miały miejsce i za prezentury Marcina Święcickiego i za prezentury Pawła Piskorskiego. Całe Śródmieście Północne, krakowskie przedmieście, Chmielna, Nowy Świat. Te wszystkie nieruchomości były zwracane już za Marcina Święcickiego. Tylko, że jak się spojrzy na mapy Warszawy powojenne, to widać w śródmieściu północnym jedno wielkie gruzowisko. I z zgodnie z dekretem Bieruta, nieruchomości, które były zburzone, większe niż, po, niż, niż w, w połowie, jakby ten stan był, stan był, nadawały się tylko do wyburzenia albo do remontu właściwie od, od samego początku. Te nieruchomości nie było drogi prawnej do tego, żeby te nieruchomości. Zwracać. Można się zgadzać z tym lub nie zgadzać, można powiedzieć, że to było niesprawiedliwe. W każdym razie polskie prawo nie przewidywało i nie przewiduje dalej możliwości sytuacji, w której był zniszczony budynek, żeby można było go odzyskać. Tymczasem mamy, mamy setki zwrotów, które mają miejsce za Marcina Święcickiego, za Pawła Piskowskiego i za Hany walc właśnie budynków. Na Mariensztacie, na Starym Mieście te nieruchomości nigdy nie powinny być objęte reprywatyzacją. Tam powinno się wypłacać odszkodowania w pieniądzu. Tym bardziej, że w tle jeszcze umowy indemizacyjne, no. to znaczy spłacanie państw, których obywatele składali roszczenia, tak. więc to powinno zablokować A definitywnie jest... drogę tak, do, tego, mamy, do, mamy, do mamy umowy odszkodowawcze z państwami zachodnimi, chyba 14 tych umów, gdzie większość obywateli państw zagranicznych została spłacona dzięki, tym, dzięki temu. Mamy właśnie ten dekret Bieruta, który bardzo ograniczał liczbę osób, które mogły się starać o zwrot nieruchomości w naturze. Bardzo zakreślał to, bardzo to zawężał i mamy taką sytuację, że, ta, że są coraz korzystniejsze Orzecznictwo sądowe dla skupujących roszczenia, dla spadkobierców. I z drugiej strony mamy właśnie działalność Hanny Grąkiewicz-Walström. Nie sprawdzała umów odszkodowawczych, nie sprawdzała stanu budynków w 1945 roku, nie sprawdzała zadłużenia tych budynków, tolerowała sytuację korupcyjną. No. Zapytam o taką postać w takim razie: mecenas Stachura. Mogę wymieniać nazwisko, nie ma żadnych zarzutów. Nie stwierdziłem, żeby. Nie jego, nie, jego wspólnik jest tylko prawom skazany prawomocnym. Zgadza się. Karnym. Natomiast lista w cudzysłowie dokonań mecenasa Stachury jest imponująca, bo on y, na rzecz swoich klientów, pytanie czy tylko y, odzyskał bardzo wiele warszawskich nie, kamienic i podobno tym. Y, Procederem zajmuje się od lat 60. Jak to jest <grym> tak. możliwe? Sam się chwalił, że roszczenia zaczął skupować w PRL-u. No i teraz trzeba zadać pytanie, kto wiedział, że PRL upadnie? Kto wiedział, że rozpocznie się reprywatyzacja? No można sobie odpowiedzieć, kto mógł to przewidzieć. No mogły to przewidzieć. Ale jak skupił e... roszczenia w latach powiedzmy 70., no w PRL-u. Hmm. To co tak naprawdę miał w ręku? Jakąś wartość konkretną? No nie no, nie wiem, czy znaczy wtedy miał po prostu. No ku, y, można powiedzieć, że y, do, zakładał się, prawda? O, na, ale naprawdę trudno uwierzyć w to, żeby e, e, działał na własną rękę i nagle sam wpadł na taki genialny pomysł, że on teraz stanie się królem reprywatyzacji. Pan Stachura, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, ma na, sam jest właścicielem kim, moim zdaniem kilkudziesięciu nieruchomości i ma podstawione osoby, na które, które kupuje. Przeją? które przejął, które. Na słupy? Na tak zwane słupy. Jeden z tych słupów. pan to z od... pełną odpowiedzialnością. Tak, na znaczy to jest pełną odpowiedzialnością. Eee, jest, eee, jest taki facet, właśnie pan, pan eee, nazwijmy go N, bo te, on jest z kolei, to jest jeden ze wspólników pana Stachury, on jest skazany za wyłudzenia wielomilionowe prawomocnym, karnym wyrokiem. Jest jeszcze jedna pani, która funkcjonuje jako e, słupa na Stachury. E, jest to e, człowiek, który działa na tym rynku, tak jak pan powiedział, od kilkudziesięciu lat. I w tle, czy w tle są czyściciele kamieni? Tak, oczywiście. Znaczy stachura, był, stachura był o tyle, był bardziej chyba jeszcze taki, był jednak starej daty bardziej niż ci panowie, którzy przyszli po nim, więc, ale on też ma, też ma tutaj swoje e, zauszami. Komisja rewizyjna do, do spraw reprywatyzacji powołana na czele wiceminister sprawiedliwości Patryk i? Czego pan się spodziewa po działalności tej komisji? No, mam nadzieję, że ta komisja no, przywróci jakieś poczucie sprawiedliwości elementarne w Warszawie i też doprowadzi do no, jakby zwrotu części tych nieruchomości tam, gdzie się da to zrobić, a tam, gdzie się nie da tego zrobić, tam te zwroty, które były po prostu odbywały się z rażącym naruszeniem prawa, będą skutkować grzywnami dla tych osób. Taką, takie mam nadzieję. Czy się zrealizują? Czy osoby w związku z powołaniem tej komisji zaangażowane w proceder przejmowania gruntów i kamienic padł blady strzał. Mam taką nadzieję wielko. Myślę, że tu jest kwestia skuteczności, jest najważniejsza. Tak, znaczy, czy ta komisja faktycznie okaże się skutecznym narzędziem do tego, żeby przywracać sprawiedliwość. I teraz jest pytanie, jak ona będzie funkcjonować, jak będzie pracować, jak często będzie wydawać te decyzje, tak? Jeśli słyszę Patryka Jakiego, który mówi, że decyzja, będzie jedna decyzja w miesiącu, no to chwilę. No, to jeśli tak będziemy w takim tempie tego robić, to nie wyjaśnimy afery prowadzącej. To ile to miesięcy trzeba by było, żeby wszystkie no, sprawy rozpatrzyć? No, no, bo jest kilka tysięcy spraw, tak? No, to można sobie. Szybko tylko przeliczyć, że no to jest, komisja składa się z przewodniczącego, czterech członków PiSu i czterech członków partii opozycyjnych. To nie są duże siły. No to... Ale ma cały departament za sobą ta komisja, prawda? Powstał cały departament chyba w Ministerstwie Sprawiedliwości, którym szefuje pan Zaradkiewicz, który ma się właściwie zajmować tylko i wyłącznie tym, więc wsparcie jest. Ale tych spraw jest, moim zdaniem są, właśnie, są sprawy kryminalne, czysto kryminalne, gdzie fałszowano dokumenty. Tworzono tożsamości, skupowano roszczenia za bezcen, tak? Wyłudzano de facto te roszczenia. I mamy też te sprawy, o których mówiliśmy przed chwileczką, tak, że na przykład zwracano nieruchomości, które były zniszczone całkowicie w czasie wojny i nigdy nie powinny być zwrócone. I y, ta komisja, moim zdaniem, powinna w ciągu dwóch lat wydać nie kilkanaście decyzji, ale kilkaset. I zobaczymy, czy tej komisji się to uda. I myślę, że warszawiacy będą ją oceniać właśnie przez pryzmat skuteczności tego, czy faktycznie okaże się narzędziem do tego, żeby przywracać sprawiedliwość. Podobno, choć ministerstwo tej informacji nie potwierdza, yy, pierwszym adresem, którym zajmie się komisja, będzie Narbuta 60 na Mokotowie. Co to za sprawa? No to jest znana sprawa. Też budynek całkowicie zburzony w czasie wojny. E, e, zwrócony na podstawie aktu notarialnego, który został, e, został spisany przez notariusza, którego którego prawdopodobnie nie było, nie istniał, w sensie fikcyjny, fikcyjny notariusz. notariusz najprawdopodobniej, na, pod fikcyjnym adresem. E, miasto, wiedząc, że są roszczenia tego typu, wyremontowało w dodatku tą kamienicę tuż przed tym, jak ją Kto zwróciło. Ją przejął? E, przyjęła ją jakaś pani, ja tutaj teraz tego nazwiska dokładnie nie pamiętam, e, ale sprawa wydaje się być bardzo denta i bardzo grubymi nićmi szyta. E, też była prokuratura informowana na ten temat, też był ratusz informowany na ten temat. Początkowo wszyscy umywali ręce, no teraz ta sprawa ruszyła z kopyta. To wydaje się będzie dość oczywista sprawa, którą trzeba jak najszybciej wyjaśnić i, i faktycznie takich oczywistych spraw jest więcej. Rozumiem, że nowe stowarzyszenie, które pan powołał, Wolne Miasto Warszawa, szykuje się do wyborów samorządowych. Tak jest. My się szykujemy do wyborów samorządowych. Ma pewno będziemy startować do Rady Dzielnicy Śródmieście. To jest rada, w której ja działam. Ja jestem ze Śródmieścia, jestem najbliższy, najbliższym mojemu sercu jest Śródmieście. Ale nie wykluczamy i mamy nadzieję, że powstanie szeroka koalicja e, ruchów miejskich organizacji oddolnych, które będą w stanie wystawić e, trzeciego Także kandydata. Z, z miasta jest nasze? Będzie Oczywiście. Będziemy, oczywiście będziemy, Możliwy będziemy. jest wspólny kandydat na prezydenta, czy w ogóle nie będzie kandydata na prezydenta? Myślę, z... że bardzo by się przydał w Warszawie kandydat. Bo niezależny. ale że to będzie ją tak? <grym> <grym> Nie, nie. Myślę, że PO i PIS naprawdę e, pokazały już, co, co potrafią. E, Platforma rządzi Warszawą e, no właściwie z przerwami no, ale sam pan 20 lat. Że jak, e, rządził Lech Kaczyński, to sprawa reprywatyzacji. Miała ludzkie oblicze. Tak, miała ludzkie oblicze. Prawo Więc i sprawi... Może warto z pisem też rozmawiać. <laughs> nie, myślę, że warto z każdym rozmawiać. Ja nawet z diabłem usiądę do rozmów, jeśli będzie to, tego wymagała e, sytuacja. To brzmi jak <śmiech> <Wałęsa>. <śmiech> Przepraszam. Ale my, my jesteśmy tutaj, żeby załatwić parę spraw. Ale jeśli chodzi o to, my e, uważamy, że zarówno, e, e, znaczy, że partie polityczne e, miały swoją okazję, żeby pokazać, co potrafią i już naprawdę czas na kogoś, kto nie jest e, związany z tym układem politycznym i z establishmentem politycznym I myślę, że Wasze też są zmęczeni tą nawalanką partyjną i będą chcieli kogoś, kto jest po prostu spoza tego układu. Zabrzmiało jak początek kampanii. Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa, był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. To był temat dnia Piotr Trębski. Do zobaczenia.